nocy po drugiej i sypie śnieg. Nie wiem, czy to będziecie widzieli. Witam Was, witam. Pierwszy dzień Adwentu. Pierwszą niedzielę Adwentu. Tu nasz papug i mój piękny kwiat, który się rozwinął na cztery, a teraz nie widać go tak. O, teraz go będzie widać. Ma cztery kwiaty. I tu nareszcie go widzę, jak siedzę w fotelu, bo tak to miałam go gdzieś zasłonięty, a bałam się go tak dawać, wiecie, żeby nie zahaczyć, a tam nie jest narażony na uszkodzenie. No i witam Was jeszcze raz zimowo, adwentowo, pierwszą niedzielę Adwentu. Przed chwilą to powtarzałam, wiem. Ale mamy taki śnieżek, jak wcześniej zauważyliście. Już w nocy nagrywałam śnieg. Mam nadzieję, że to mi dobrze wyszło, bo tego nie przeglądałam. Także od nocy pada, tylko że jest mokry. Widać na antenie, że kropelki wody są. Bo gdyby tak od drugiej w nocy tak jak padało, tak jak to pada i byłby mrozik, to już by była fajna warstwa śniegu. No, widziałam na Instagramach, że już dużo, w wielu miejscach jest dużo śniegu. Tam się chwaliliście śniegiem. Wszyscy się cieszą śniegiem i go dokumentują. No bo zaczyna być takim deficytem u nas. Coraz rzadziej u nas jest śnieg. Także jak śnieg spadnie, to wszyscy robią zdjęcia, bo nie wiadomo, czy jeszcze w tej zimy spadnie, nie? No, także witam Was jeszcze raz. Obiadek mi się robi już. Dzisiaj na świeżo robię, dlatego że wczoraj tylko rosół postawiłam. Jakiś szaleniec jedzie przez osiedle. Wczoraj tylko rosół nastawiłam i mi się pyrka do teraz. A ziemniaki już mi stygną na kluski. Rolady się już się gotują. Najpierw się przesmażały, teraz się już duszą. No i kapusta kiszona dzisiaj na obiad też się już gotuje. Mąż działa ze śniadaniem. Właśnie przyniósł pierwszą partię na stół, bo dzisiaj niedziela. No. I zaraz się będziemy zabierać za śniadanie i za dalszą część dnia. Na spacer to raczej się dzisiaj nie pójdzie, jedynie z psem. Z kropeczką, o. Nie lubię, jak ktoś mówi, z psem. No, pójdziemy jedynie z kropką, dlatego że no, pogoda nie sprzyja takiemu chodzeniu, jest wilgoć taka. No, a kropka, co musi zrobić, to musi zrobić, nie? No. I to tak. Dobra, to teraz będę szła jeść, a potem się znowu odezwę. No i mamy deserek adwentowy. Oczywiście kubek adwentowy. Jeszcze torcik został z urodzin. I tu mamy świeczkę, która się pali. Pierwsza świeczka adwentowa. Tak. I tak sobie siedzimy i świętujemy. No. I to tak. Witam Was serdecznie w niedzielny wieczór. Taki jeszcze leniwy wieczór. Takie świętowanie, pierwsza niedziela Adwentu, lampionik właśnie tutaj jest zaświecony, kawusia jeszcze z podwieczorku, można by powiedzieć, z deserku, jeszcze w kubku. Oczywiście no troszeczkę sobie dolałam tutaj, ale nie za dużo, bo ten kubek ma 600, o ile się nie mylę, 600 ml, także taki pełen kubek kawy, no to no, to taki kubek to można jeden wypić w ciągu dnia, nie? No.
ale już o tej porze to sobie dolałam troszeczkę gorącej wody i śmietany, także to już nie jest kawa, a napój kawowy. No bo było już zimne, a tego kubka nie mogę do mikroweli włożyć, no bo ma te złocenia tutaj, to mogłoby mi to szczelać, nie? A chciałam wypić do końca, a nie chciało mi się zimnej kawy, więc sobie zrobiłam w ten sposób gorącą. Gorący napój kawowy. Tak na wieczór akurat taki w sam raz, żeby człowiek potem spał. Chociaż ja przeważnie po kawie śpię normalnie, ale ostatnio z tym moim spaniem to tak różnie bywa, nie? Dzisiaj w nocy wam nagrałam, jak śnieg sypał, to było 20 po drugiej, o ile się nie mylę. No. Ale u nas biało nie jest. Jak tak widziałam, w niektórych regionach jest pięknie biało, utrzymuje się śnieg. Tam pewnie jest niższa temperatura niż u nas. U nas to tak jest, wiecie, troszkę na niektórych trawnikach, na samochodach, na dachach tego śniegu jest. No tam niby sypał, ale mokry, także... No ale jest taki akcent zimowy. No może jeszcze popada tego śniegu, to może będzie jutro lepiej, może będzie niższa temperatura. Zobaczymy. No a my sobie tak dzisiaj praktycznie nic takiego nie robiliśmy. Byłyśmy z Wiki w kościele, mąż został w domu przed laptopem, no bo jednak jeszcze się nie czuł na siłach, tak znaczy na siłach. Mógłby za często kaszleć w tym kościele i mogłoby to być źle odebrane, więc... Bo my myślimy, że nie mamy tego najgorszego, no ale wiecie. No. W każdym razie byłyśmy z Wiki w kościele, potem obiad, deser, świeczusia w wianku adwentowym, która symbolizuje pierwszy tydzień adwentu, na razie pierwsza świeczka. Za tydzień będą dwie świece się paliły. I tak jak Basia mi pisała, że wy wiecie o tych tradycjach, przewaga osób wie, zna. Ale częściej się to właśnie przypomni, bo może się przestało jakoś to kultywować. Niektórzy mogą nie, po prostu nie znać takich tradycji. I to jest takie przypomnienie, bo wiadomo, że ja tutaj nie odkrywam Ameryki, nie tym co mówię, tylko po prostu mówię wam to, jak my żyjemy, pokazuję wam takie rzeczy jak my. No i dziękuję Basi za to, że tak napisała, no bo... Słusznie napisała, no. Także wiecie, no jest parę osób młodszych, które mogą być z innych regionów Polski i tego nie znają, tego zwyczaju, tak jak u nas tutaj jest. No ale to jest taki, mi się wydaje, fajny zwyczaj, nie? Z tym wiankiem adwentowym i ten, no bo raty to raczej wszyscy, którzy chodzą w ogóle do kościoła, no to tam wiedzą, że coś takiego jest. No. I tak. No i wątek mi uciekł. No ale w każdym razie dzisiaj sobie tak poodpoczywaliśmy. Pooglądałam różne sobie tam filmiki na YouTubach. Posiedzieliśmy. No i w końcu trzeba się do was odezwać i zakończyć vlog, żeby go można było poskładać na jutro. No. I tak właśnie powiedziałam wam, że tak pokazuję wam takie życie, jakie jest moje. Nie po to, żeby się chwalić, jakie mam wnętrze, no bo czym tu się chwalić. To ci z was, którzy mnie długo już oglądają, to wiecie, jaka jest mniej więcej nasza historia i dlaczego mam w mieszkaniu tak, a nie inaczej. I jak ktoś nie wie, to może się wrócić do poprzednich jakichś vlogów. Zresztą będą też i pytania, i odpowiedzi, to też tam może się coś dowiecie. No, a niektórzy mogą być zaskoczeni moją reakcją na jeden komentarz, którego już nie ma, ale ja go nie usuwałam, nie umiem go teraz znaleźć. Myślę, że ta osoba, która go napisała, to go usunęła. I nie mówiłabym o tym komentarzu, gdyby nie to, że kilkoro z was odpowiedziało też tej osobie. Z tego, jak ta osoba pisała, to był facet, chłopak, nie wiem, XYZ. No i mi skomentował, że mam duper coś tam na meblach, że takie, no skomentował po prostu, że mam dużo rzeczy tam w meblościance, że to, ale w taki sposób chamski.
I ja po prostu, ja stwierdziłam, że na chamski komentarz trzeba chamsko odpowiedzieć, bo ja nie będę, jak ktoś mi pluje w twarz, nie będę mówiła, że deszcz pada. I odpowiedziałam w chamski sposób, bo ja chamska też potrafię być. Ale staram się po prostu, no jak wy jesteście dla mnie mili, to dlaczego? Jak ja nagrywam dla was filmy, no to nie po to, żeby jakieś złośliwości pokazywać czy coś, nie? No ale temu osobnikowi napisałam tak po chamsku. Już tego nie ma, nie znajdziecie tego, no bo on to chyba usunął i przy okazji usunęły się te wszystkie odpowiedzi osób, które mnie tam broniły też pod tym jego komentarzem. No ja po prostu stwierdziłam, że ja już tyle od życia po dupie dostałam, że ja się nie będę certolić z chamstwem. I jakby ta osoba jeszcze mi coś złego, głupiego pisała, no to po prostu bym go usunęła albo zablokowała. Bo to uważam, że ten kanał to nie jest po to, żeby się kłócić, tylko żeby mile spędzać czas. I on ma być miły i dla was, i dla mnie. Bo ja lubię do was tutaj mówić. A to jak mam w mieszkaniu, no to wiecie. Wy możecie sobie dużo pomyśleć, że wy byście tak nie mieli, no bo są osoby, które lubią minimalizm i jak tam jest coś za dużo poustawiane, no to ich to drażni. Ale no, to jest ich gust i nie można narzucać swojego gustu komuś, nie? Tak samo jak tam Lena chyba napisała, bo to zdążyłam przeczytać, że jakby ta osoba przyszła do mnie na przykład do domu, to ciekawe, czy by mi powiedziała w ten sposób, jak to napisał, jak mam w domu, nie? No. Poza tym tu nie chodzi o to, żebym się chciała, wiecie, wam tłumaczyć czy coś, bo to nie o to chodzi. Tylko ja wiem, że tam mam dużo rzeczy takich, które właściwie powinnam pochować może, bo to tak. Ale dla nas, my lubimy takie rzeczy. Na przykład starsza córka lubi bardziej tak minimalistycznie mieć na meblach. Nie lubi mieć za dużo bibelotów i tak dalej. Wiki już bardziej idzie w moją stronę. Syn pewnie też, chociaż syn to tak różnie. Ale właśnie chodzi o to, że tam są takie rzeczy, które wiążą się ze wspomnieniami. Dla nas są ważne, bo nam każda rzecz się z czymś kojarzy, z jakimś wspomnieniem, z dobrym wspomnieniem i dlatego tam stoją, otaczamy się takimi właśnie rzeczami, że się wspomina dobre rzeczy, dobre czasy i dlatego to tam stoi. No i w tym sensie podejrzewam, że Marek też tak do tego podchodzi. No, w każdym razie to wam chciałam tylko tak wytłumaczyć, dlaczego ja tam tak z grubej rury można by powiedzieć, że zaatakowałam tą osobę. No bo faktem jest, tak jak tam napisałam, ale już wam tutaj nie będę na ten temat nudzić. No, tylko właśnie chciałam wam powiedzieć, właśnie dla tych osób, które przeczytały ten komentarz i moją odpowiedź na ten komentarz. No. I tak, i co wam tutaj jeszcze powiem, na spacerku żeśmy dzisiaj nie były, no bo było, no byłyśmy tylko z Kropeczką, ale tak to nie byłyśmy, no bo tak wilgotno dzisiaj u nas jest, tak nieprzyjemnie, mokro, wilgotno, ten śnieżek, niby to śnieżek, to tylko takie białe troszeczkę jest gdzieniegdzie u nas, to nie ma co o wielce chodzić. Tośmy sobie tylko przeszły z Kropeczką dookoła. No i do domciu obiadek robić. No a teraz będę chyba się już zwijała, no bo w sumie dzisiaj dużo wam nie mam do powiedzenia. Jak to na poniedziałkowy vlog przeważnie jest mało treści. No bo wiecie, jak się tam leniłam w tym fotelu, to też nic mi do głowy takiego nie przychodziło. Po prostu zrobiłam sobie, wrzuciłam sobie tak na luz, że po prostu żeby się tak jakby odmurzyć, jak można powiedzieć. No. To jest cały kubeł, a nie kubek. Najlepsze jest to, że mam drugi taki kubek, też adwentowy, vlogmasowy, taki można powiedzieć, nie? Bo to one były kupowane w zeszłym roku na vlogmasy. W tym roku nie kupowałam nowych kubków. Nawet chciałam, miałam ochotę na jakiś kubek, troszeczkę mniejszy może niż ten,
ale Pepko mi zamknęli. Tam są w sumie najtańsze te kubki. W tym, w Action mi się w tym roku nie podobały, chociaż w zeszłym roku kupiłam w Action te Mikołaje kubki i właśnie on też ma 600 ml pojemność. Także jak się normalną kawę zrobi, no to ona się tu gubi w tym kubku. W tym i w tym drugim tak samo. No. Ja chciałam sobie kupić jakiś taki, tylko że wiecie, że ja lubię po promocjach chodzić, nie? Coś, żeby mało zapłacić. No i taki kubek, no to się przez miesiąc go używa. No może troszeczkę więcej, bo to tak wiecie, w tym adwencie i potem trochę po świętach i potem się już normalne kubki. To już potem wiadomo, że jak ktoś chce, to może przez cały rok używać kubka z Mikołajem, ale jakoś na wiosnę by mi się to gryzło. I sobie myślę, no nie będę kupowała kubka za nie wiem ile pieniędzy, jak on mi tylko miesiąc posłuży, nie? Miesiąc w roku. No, podobało mi się parę kubków w innych sklepach, ale troszkę mi była cena nie bardzo, nie? No. Tak samo jak mi się na jesieni podobały sowy w Homendiu, no, ale też mi było 30 złotych. Ja wiem, że to jest normalna cena tam za kubek, że to nie jest jakaś wygórowana cena, to jest taka normalna tam cena, ale to mi jest na kubek za dużo. Tym bardziej, że bym musiała przynajmniej dwa kupić, bo jak ja mam jakiś kubek, to Wiki też chce od razu. To bym musiała mieć przynajmniej dwa, bo mężowi to prawdopodobnie jest wszystko jedno, nie? No, no ale to też by wypadało kupić trzy, no i to się robi 90 zł za kubki, nie? No. A za te kubki, ja w zeszłym roku te kupowałam taki, jeden, wzięłam sobie w gwiazdki, a mężowi i Wiki teraz nie pokażę wam, bo oni z nich też mają w nim tam coś do picia. To są też złote, ale tamte reniferki takie. Na pewno pamiętacie z zeszłego roku, jak były w Pepco. No. Także te kupiłam w Pepco, a Mikołaje też kupiłam trzy w Action. A w tym roku, w tym Action jakoś tak, przynajmniej w naszym sklepie tu. Bo jak widziałam, niektórzy mają bardzo fajne zakupy porobili w Action, ale to widocznie gdzieś indziej, bo u nas w Bytomiu były niefajne rzeczy. Takie sobie, takie wiecie, takie sobie, o, takie jak kubki czy coś takiego, takie zwykłe. No. I tak. Także na razie już nie będę chyba kupowała. Już się zaczął adwent i w sumie sobie pomyślałam, w tym kubku też mogę pić przez cały adwent, przez cały ten czas. I w tym jednym, i w tym drugim. Chyba, że byłby rzeczywiście taki mniejszy, tak 250-300 ml. O! To i tak jest ten mój kubeczek z tymi motylkami, no to on tak jest koło 300, 250, jakoś tak 300 chyba. Jak tu nawet mam, no to popatrzcie, ten a ten, nie? A ten mi się wydawał, że ma dużą pojemność. Nie wiem, to tak może być widać. O. Ten mi się wydawał, że ma dużą pojemność, a ten. No i tak w ten sposób mamy odcinek o kubkach adwentowych. No i tak, dobra. To będziemy już teraz naprawdę chyba kończyć. Życzę wam miłego poniedziałku. Dobrego tygodnia, jutro wam znowu to samo będę życzyła rano, bo ja tak mam już, że ja tak zaczynam vlog. Mam nadzieję, że tam coś widzieliście na tych moich nocnych zdjęciach i że się tam uśmialiście troszkę, bo ja się dzisiaj uśmiałam, jak to przesłuchiwałam. Troszkę się sama z siebie pośmiałam. Ja się często sama z siebie śmieję, jak składam filmiki. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, nie? Że się człowiek sam z siebie śmieje, ze swoich żartów. No ale ja już tak mam. Także witam wszystkich nowych widzów, subskrybentów. Jak jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam, żeby... W którym? Z tej strony chyba. Na dole tam nacisnąć na subskrybuj, na ten czerwony taki paseczek. Potem na dzwoneczek, no i zasubskrybować, to będziecie mieli
codziennie powiadomienia, że tam mój filmik jest już na kanale. No. To zachęcam, ale nie zmuszam. Daję wybór. Tak, bo najważniejsze w życiu jest mieć wybór. No. Wszystkiego dobrego. Do następnego filmiku. Już w tym tygodniu powinna być ciekawe filmiki. Nie wiem, czy jutro już nie zrobię pierwszej części pytania i odpowiedzi. Chyba tak. Chyba pierwszą część zrobię. No, także przyjdźcie znowu jutro. Bajo, bajo i pa, pa. A tu wam jeszcze pokażę moją piramidkę w oknie adwentową. Na razie tu jeszcze jest nasza dynia. No już w końcu bym musiała zrobić jakąś zupę albo coś. Ale ona jeszcze jest dobra. Nic jej jeszcze nie ma i cieszę się tutaj, że może podglądać, co ja tu w kuchni robię. Taka dyniusia. Najgorsze jest to, że się przyzwyczaiłam do niej. No. I tak.